tak chciał być tu ze mną, chwycić prawdę, później iść w bajer. No cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni z powrotem. Jak wam mija cały tydzień? Ciężki, na razie jest, widzę, bez słońca. Wcale to nie jest fajne. No tak sobie pomyślałem, że zrobimy coś takiego fajnego. Zrobimy fajtasa z wołowiny. A więc potrzebujemy oliwy. Akurat w moim przypadku będzie łopatka wołowa, papryka, cebula, czosnek, limonka, sos ostrygowy, ten mały i sos sojowy i tortilka. Potrzebujemy normalnej patelni albo łuka. To nam wystarczy w zupełności. Dobra, kroimy sobie wszystko, a później będziemy smażyć, dodawać i tak dalej. Na początku pokroimy sobie mięso. Już jak je sobie pokroiliśmy na paski, na mniejsze paseczki, wszystkie twarde rzeczy odrzucamy. A tak poza tym, słyszeliście ten kawał, jak przychodzi mężczyzna do restauracji, zamawia sobie rzeczy i kelner przychodzi po pewnym czasie i mówi do niego, czy wszystko smakowało, jak najbardziej, ale wie pan co, jakoś tak powiem szczerze, że no, szału nie ma, dupy nie urywa. No kelner mówi, to niech pan poczeka do jutra, na pewno urwie. Dobra, kroimy dalej. O, takie paseczki wystarczą w zupełności. A jeszcze do tego zapomniałem wszystkiego, słuchajcie. Jeżeli lubicie na ostro, to możecie sobie pieprz kajeński sobie dorzucić do tego wszystkiego. A żeby zredukować tą piekotę, śmietanę 18. Ja zapomniałem o tym, powiem szczerze, ale później będę dodawał i pokazywał. Kroimy na 4. To nam. No i witam was bardzo serdecznie. Paprykę też na takie większe kawałki. Limonkę. Pół. Rozgrzewamy patelnię. To jest fajne danie, kochani, jak spodziewacie się kogoś, nie macie za bardzo jakiegoś pomysłu, to powiem szczerze, to jest naprawdę fajna opcja. Taka sprytna dosyć. Tylko żeby mieć sos sojowy, sos ostrygowy. Wylewamy olej. Odrobinę tylko, żeby tak mięso będzie puszczać.
solimy i wieprzymy. Dodaję chili cayenne, o którym zapomniałem wcześniej. Cebula się już sporo wchodziła. Warzywa mają być trochę al dente. Nie mają być miękkie, ani twarde. Mogą nawet się lekko przypalić. Wlewam odrobinę sosu ostrygowego. Tak sobie popełni. Teraz odrobinę sosu sojowego. Widzimy, że jest, można powiedzieć, taka jedna masa, że wszystko jest zgrane. Bierzemy limonkę, wyciskamy go do tego zamieszamy. No i bierzemy. Fajny smak. Dobra, jak mamy mięso, mamy warzywa, mamy wszystko już przygotowane, to teraz nam zostały tylko tortille. Bierzemy patelnię, rozgrzewamy ją. Ciepła. Placka bierzemy. Wykładamy wszystko. Śmietanę 18 dodajemy. Składamy sobie. I takie danie możemy sobie zrobić. Kochani, moi drodzy brylantowi, jeżeli wam się podobało, łapa do góry, czerwony znaczek, żeby zrobił się szary, czyli sub, i widzimy się za tydzień. Pozdrawiam, miłego dnia, hej.